Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki, Mediteusze. Jest środa, 17 kwietnia 2024 roku. Słońce wzeszło o 5.42, a zajdzie o 19.46. Imieniny obchodzą Klara, Robert i Rudolf. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień pieszych wędrówek. Motto na dziś? Czasem lepiej zabłądzić, niż zbyt nachalnie pytać o drogę. Aldous Huxley, 292 wydanie codziennika motywacyjnego. Startujemy. Pomyśl bardzo uważnie, czy nie dotyka ciebie taki oto mechanizm. Zauważasz, że coś w twoim życiu nie działa. Że jest jakiś deficycik, albo może coś, co cię wkurza, albo coś, co będzie wpływało na twoje na przykład lepsze zarabianie, albo na przykład na twoje inne postrzeganie świata, albo na twój wygląd, albo na dziesiątki różnych innych spraw, sytuacji i rzeczy, które zapewnią ci w jakikolwiek sposób jakikolwiek dobrostan, chociaż ten mały. I od jakiegoś dłuższego czasu nosisz się z zamiarem wprowadzenia jakiejś rutyny, jakiejś zmiany, rozpoczęcia jakiejś edukacji, dbania o swoją sylwetkę, czy cokolwiek innego, co od dłuższego czasu zamierzasz, ale po prostu tego nie robisz. Wymyślasz bardzo zgrabne wytłumaczenia, bardzo rozbudowane figury retoryczne. Dajesz sobie argumenty, dlaczego akurat nie zrobiłeś albo nie zrobiłaś tego, na czym ci tak naprawdę zależy, no bo zauważyłeś i zauważyłaś, ale z jakiegoś powodu tego nie robisz. To samo dotyczy zmian, wprowadzania ich w życie. To samo dotyczy naprawdę bardzo ważnych, bardzo, a nawet turbo ultra ważnych zdarzeń, czy zmian, czy wyjść z deficytów w twoim życiu. Wiesz, co działa w takim przypadku? Kiedy wiesz, że coś należy zrobić, bo to ci zapewni jakikolwiek dobrostan, a ty tego nie robisz? Działa wtedy autosabotaż. Albo przyjrzyjmy się drugiemu modelowi. Podejmujesz decyzję, że z twoją sylwetką coś jest nie tak, że przydałyby się poranne ćwiczenie chociażby, ale żeby to zrobić, musisz wstać dwa kwadranse wcześniej, żeby ogarnąć poranną gimnastykę przed tymi wszystkimi wyruszeniami w trudny świat. I podejmujesz decyzję na przykład, że od poniedziałku, bo 99% ludzi podejmuje decyzję od jakiejś daty. 1% tylko robi i robi. Po prostu na pstryknięcie palcami, wprowadza zmiany od razu. Podejmujesz decyzję, że zrobisz to od poniedziałku, jest na przykład piątek. Czytasz internecik, jak to będzie fajnie, jakie ćwiczenia, jak będzie się zmieniała twoja sylwetka i tak dalej. W niedzielę jesteś zmotywowany do tego, że jutro to już jutro. Rozpoczynasz wielki program swojej zmiany, dbania o swoją sylwetkę. I nastaje poniedziałek rano. Dzwoni budzik i dochodzisz do wniosku, że jednak nie dzisiaj, że jednak jutro, że te jutro będzie naprawdę lepsze, bo z jakiegoś powodu czujesz się tak albo tak i drzemeczka. Jeszcze ten kwadrans. On naprawdę nic nie zrobi w całym twoim dniu, ale zadziałał autosabotaż. Zadziałała odwieczna zmora wszystkich tych, którzy chcą, wiedzą, ale z jakiegoś powodu nie robią. Albo kolejny przykład z życia wzięty. Mam kolegę, który jest bardzo dobrym programistą. Naprawdę robi fantastyczne rzeczy w aplikacjach, w blockchainie, w tym wszystkich zawiłych rzeczach, które ja widzę i nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Ale bardzo dobrze mu płacą. I przyszła taka sytuacja w jego życiu, taki czas i taki moment, że poproszono go o pracę z Francuzami. Francuzi, takie fajne państwo, które przywiozło nam bagietki i żaby. No żartuję, ale o pracę z Francuzami. Dobrze byłoby, pracując dla dużej francuskiej korporacji, gdzie zarząd, gdzie główny informatyk, gdzie cały departament do spraw bezpieczeństwa posługuje się biegle francuskim, no bo ich angielski jest taki. Obczajenie kilkudziesięciu słów, może kilkuset słów dotyczących nomenklatury informatycznej to nie jest jakieś zbytnie wyzwanie dla człowieka z maturą, ze studiami wyższymi i z jakimś zasobem czasu niewielkim, żeby to zrobić. I ów mój kolega nakupił różnych podręczników, książek, kursów, oczywiście specjalistycznych, no bo trzeba znać nomenklaturę, trzeba znać pewne techniczne, francuskie wyrażenia.
i ułożył to na taką kubkę wstydu. I wyznaczał sobie kolejne daty rozpoczęcia nauki tegoż francuskiego. I za każdym razem znajdował miliony odpowiedzi na to, dlaczego on tego nie robi. No bo przecież jest zajęty, bo kończymy projekt. Google Translator, czyli ten tłumacz googlowy, działa fenomenalnie. No wprawdzie koślawo, ale więc jutro, pojutrze, za tydzień. Równocześnie w jego zespole była pewna dziewczyna, Marika, pozdrawiam serdecznie, bo wiem, że słuchasz, która była dokładnie w takiej samej sytuacji, dokładnie w tym samym momencie zaczynali, dokładnie we dwoje, w tym samym czasie podpisali umowę z francuską korpo. Marika zrobiła dokładnie to samo, co ów kolega, też kupiła książki, tylko przez ten czas, kiedy mój kolega autosabotował sam siebie, wymyślając miliony różnych wytłumaczeń, dlaczego jutro, Marika obczaiła w postaci komunikatywnej, naprawdę, nomenklaturę informatyczną, która konieczna była jej do tego, aby w jakiś tam sposób, czytając maile, czytając pisma, czytając jakieś manuale w języku francuskim, skumać, o co chodzi, żeby nie korzystać notorycznie z Google'a, aby to tłumaczyć. Rozmawiałem ostatnio z panią psycholog, która prowadziła badania na temat autosabotażu i się okazało, że autosabotaż to zmora Polaków. No i nie tylko Polaków, bo na pewno i Francuzów, i Niemców, i Anglików, i ogólnie ludzi Zachodu. My z jakiegoś powodu po 15 roku życia zaczynamy autosabotować tylko dlatego, żeby nam było wygodniej. I nie mówimy tutaj o strefie komfortu, tylko o takim, że tak powiem kolokwialnie, leszczarstwie. No bo po co wstawać kwadrans wcześniej, żeby poćwiczyć? No bo po co poświęcać 20 czy 30 minut na naukę jakiegoś języka? Czy podaj 90 innych powodów, dlaczego? Autosabotaż można zobrazować takim wielkim piecem. Takim ogromnym piecem, w którym się pali naprawdę potężnie. I w który ty, za każdym razem, kiedy naciskasz drzemkę w telefonie, kiedy nie uczysz się języka, kiedy nie robisz tego, co w jakikolwiek sposób może ci służyć dla twojego dobrostanu, spalasz czas. Marnujesz czas, który został ci ofiarowany w momencie twojego urodzenia. Znam wielu autosabotażystów, ludzi, którzy każdego dnia mają dziesiątki powodów, są bardzo zajęci, ależ w ogóle, są naprawdę w niedoczasie, mają projekty, wstawiają sobie cele jakieś wydumane, takie, że wiesz, to są jakieś kosmosy. Autosabotują się naprawdę w ważnych dziedzinach swojego ludzkiego bycia na niebieskiej kulce. Przeanalizuj sytuację, czy w twoim życiu nie wydarza się właśnie tak, że z jakiegoś powodu telefoniczna drzemka wygrywa z gimnastyką poranną. I oczywiście te wszystkie przykłady, które ja teraz mówię, to są metafory. Czy nauka języka nie wygrywa z TikTokiem? Czy dbanie o swoją sylwetkę, o swój dobrostan, o swoje samopoczucie nie wygrywa na przykład z jakąś platformą VOD? Czy dziesiątki innych ludzkich spraw przegrywają przez autosabotaż? Tylko dlatego, że tobie się wydaje, że od jutra, że od pojutrze, że za dwa dni, za trzy dni i tak dalej, że przecież jesteś tak zajęty, że to nie ma najmniejszego sensu, żeby daną zmianę, dane przeklikanie w życiu odpalać teraz, wdrażać, żeby żyć dobrym i spełnionym życiem. Autosabotaż jest tak destrukcyjny, a zarazem tak podstępny, że my nie zauważając, bo nam się wydaje, no przecież znajdujemy zawsze wytłumaczenie, że jesteśmy zajęci, że boli nas głowa, że... I wpisz tutaj wszystkie nawet najbardziej debilne tłumaczenia. Jest tak podstępny, że potrafimy, autosabotując się, spalić naprawdę ogromny zasób czasu. W niektórych przypadkach są to całe dekady. Całe dekady spalone czasu tylko dlatego, że... Mam kolegę Wiktora, pozdrawiam, wiem, że Wiktor słucha. Opowiem ci też opowieść o koledze Wiktorze, bo to był do niedawna przykład człowieka, który autosabotował pewne działania w swoim życiu przez dekadę. 10 lat, 120 miesięcy. Prawie 10 lat temu Wiktor wymyślił pewien system zarządzania cieplarniami. Cieplarnie to, nie wiem czy wiesz, to są takie szklane domki, gdzie się hoduje roślinki, warzywka i różne inne rzeczy. System zarządzania tak zwanymi farmami, czyli był komputer, który został oprogramowany, miał specjalne tam przekaźniki, przełączniki, duperele, które zarządzały klimatem, światłem, nawadnianiem, no wszystkimi tymi rzeczami, którymi należy zarządzać w szklarni, wel, cieplarni. I on to zrobił, on to opracował, on to wymyślił, on napisał część tego, zbudował urządzenie, które, że tak powiem, robiło. Wystarczyło to skończyć i wziąć i zacząć sprzedawać.
Mało tego, okazało się, że w wielu przypadkach wiele firm, które ma wiele cieplarni i jakby hoduje warzywa i tym podobne rzeczy, potrzebuje takiego rozwiązania. Bo rozwiązania dostępne na rynku są tak paskarsko drogie, że no, inwestycja jest ogromna. To są miliony, miliony złotych. Wdrożenie Wiktora było ileś tam razy tańsze. Należało siąść, skończyć i tak dalej. Ja od dekady słyszałem o tym, że już i w ogóle, i za chwilę, ale tutaj skończymy ten projekt, a tutaj remont domu, a tutaj coś i już chwileczkę, momencik. I w pewnym momencie okazało się, że ceny tych urządzeń, które były sprowadzane ze świata, zaczęły tanieć, tanieć i tanieć. Pandemia jeszcze je potaniła trochę, potem zaczęli Chińczycy robić podobne. I w tym momencie wielkie przerażenie, wielki impuls do tego, żeby to skończyć. Wiesz, nadrobienie dekady w przeciągu kilku miesięcy jest naprawdę trudne, ale nie ma rzeczy niemożliwych. No, został zatrudniony zespół specjalistów, zaczęli programować, dopisywać, kończyć, modelować. I się generalnie udało. Ale uwierz, przez 10 lat, przez całą dekadę, przez 120 miesięcy, ilość postanowień, że Wiktor rozpocznie kończenie projektu, a potem w jakikolwiek sposób sobie teraz nie pomyślisz, nie pomyślałaś, odkładał to na dzień następny, na za tydzień, wymyślając tak naprawdę przeszkody. A to remonty, a to mały chory, a to samochód się zepsuł, a to nie mam głowy, bo coś tam, a to małżonka ma migrenę, a to pies ma koklusz. Wiesz, wytłumaczenia, które są takie racjonalne z jednej strony, jak teraz rozmawiam z Wiktorem, że to był kosmos. Ale działał autosabotaż. Wiesz dlaczego? Bo w perspektywie było ukończenie projektu, bo w perspektywie była praca, bo w perspektywie była ocena, bo w perspektywie było, czy się uda, czy się nie uda. Autosabotaż. On działa podstępnie, ale działa tak, że my jesteśmy przekonani, że podjęliśmy słuszną decyzję. No bo przecież czarny kot, no bo przecież wtorek, no bo przecież pada, no bo przecież od jutra, no bo przecież boli nas głowa, no bo przecież i tutaj wpisz pierdylion różnych wytłumaczeń. Drudzy mistrzowie świata, autosabotażyści, to są goście i kobiety, które stawiają sobie wydumane cele. Ale te cele są takie, wiesz, jak ogromne, jak, nie wiem, księżyc. Naprawdę odległe i dalekie, wręcz nierealne. I jak spełnią ten cel, to oni się zajmą tym, czym mają się zająć. To też jest autosabotaż. Odbijanie ping-ponga. Taki ping-pong z myślami, że myślisz z jednej strony, że dobrze byłoby rozpocząć to, co masz rozpocząć, ale za chwilę odbijesz piłkę w drugą stronę tylko po to, że na przykład, nie wiem, stukła się twoja ulubiona filiżanka i przez najbliższe 72 godziny będziesz miała albo miała depresję z tego powodu, zamiast rozpocząć dany proces. Autosabotowanie to takie ludzkie w XXI wieku. Ale zdaj sobie sprawę, tak jak powiedziałem w połowie tego podcastu, jest to największy piec, który spala twój zasób czasu. Spala. Zasób czasu nie jest odnawialny. Czasu nie da się cofnąć, czasu nie da się dokupić, czasu nie da się wygrać na loterii. Czasu nie da się wymienić za jakiekolwiek istniejące we wszechświecie aktywo. Nie da się tego zrobić. Więc przejrzyj swoje życie, swoje zachowanie. Czy przypadkiem, oczywiście metaforycznie, w twojej przestrzeni nie ma dbania o swoją sylwetkę, kubki książek do języka francuskiego, nieskończonego projektu, który zarządza cieplarniami, welszklarniami i tymi wszystkimi rzeczami, które możesz podłączyć pod autosabotaż. Autosabotaż jest podstępny, bo on potrafi działać na różnych płaszczyznach ludzkiego życia. To nie są tylko te sytuacje, które należy zrobić, które należy wdrożyć w życie i one są namacalne, tak jak dbanie o figurę, tak jak, nie wiem, projektowanie czegoś, tak jak nauka języka i tak dalej. Autosabotaż działa też na tak zwany mental, bo jak ty sobie wymyślisz, że od jutra dla swojego dobrostanu będziesz praktykowała albo praktykował, nie wiem, jogę, medytację, uważność, transowanie, cokolwiek i tego nie robisz, to dokładnie też autosabotujesz. Zobacz, tutaj nie dotykasz fizyczności w sensie wykonywania jakiejś pracy fizycznej, tylko wykonujesz pracę psychiczną, ale też autosabotujesz, no bo przecież lepiej pooglądać TikToka, szukając rozwojowych metod, albo poklikać w YouTube'ka, szukając kolejnych transów i medytacji i nie robiąc tego w praktyce. Autosabotaż. Za każdym razem, kiedy będziesz chciała albo chciał nacisnąć metaforyczną drzemkę w telefonie, wyobraź sobie ogromny piec, w którym płonie twój czas.
czas, którego nigdy nie cofniesz. Kawowiczom z buycoffee.tu/mediteusz wiecie za co, po co i dlaczego. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Będę to robił do końca waszego albo mojego, bo wspieracie ten kanał. Także dzięki. Państwo ratyńscy uruchomili przedsprzedaż instrukcji obsługi umysłu. Szczegóły masz w opisie filmu. Trzy osoby, które zakupią w przedsprzedaży instrukcję obsługi umysłu, dostaną 100% zwrot poniesionych kosztów. Sztos? Dla mnie tak. Nisko się kłaniam do samej ziemi, co złego to nie ja. Aha, jeszcze na zakończenie jedna bardzo ultra ważna informacja. Mamusie i tatusie, tatusiowie, nastawcie uszu, bo jeżeli chcielibyście, żeby któreś z waszych pociech udało się na kurs metody Silwy dla dzieci, to w piątek w Centrum Sterowania Wszechświatem o 18.30 będzie Monika Liszka, trenerka metody Silwy dla dzieci. Będzie się działo, zapraszam was już dziś serdecznie na live. Tymczasem do samej ziemi ukłony zasyłam, do usłyszenia jutro o 6 rano. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.